Witam, witam. Wiosna w pełni, a więc zbieramy sok z brzozy. Tutaj jednak chciałem powiedzieć, o czym nie mówi prawie nikt, a jak już to mało i niedokładnie. Sok z brzozy to jest wspaniała rzecz, tyle że powinno się stosować kilka wskazówek. Samo wiercenie i spuszczanie jest dosyć znane, o tym się mówi często, więc nie będę się tu rozgadywał. Chcę powiedzieć tylko o samych pojemnikach do spuszczania i sposobie. Przeważnie spuszcza się do butelek plastikowych. Jest to tragiczne. Jeżeli już musimy spuszczać do butelek plastikowych, to powinno się zasłonić butelkę jakąś szmatą, jakimś materiałem, żeby promienie słoneczne nie przenikały poprzez plastik i nie, ten plastik nie uwalniał się w płynie, jaki pozyskujemy. Ten płyn po uwolnieniu się tych niedobrych składników jest po prostu trujący i na pewno on raczej nie pomoże nikomu. Najlepsze są słoje plastikowe, takie jak tutaj. Wiercimy w wieczku otwór, przymocowujemy do drzewa, żeby się nie przewróciło. I to jest najbardziej, moim zdaniem, dobry sposób spuszczania właśnie soku. I oczywiście, pomimo że to jest w szkle, też ten słoj przykrywamy. Staramy się przykryć również wężyk, który jest podłączony do drzewa. On też nie powinien być na słońcu. Tu już jest akurat gotowy, spuszczony sok oskoła. W takich butelkach można przechowywać, chociaż też lepsze w szklane butelki, ale już można w takim przechowywać, przenosić. Oczywiście też, żeby nie stało to na słońcu. Najlepszym sposobem jest oczywiście taki słój szklany. To jest najlepsza metoda. Jeżeli cieknie mocno, to nie trzeba chodzić co kilka godzin i przelewać. Także proszę sobie wziąć to do serca i na przyszły raz, jak będziecie Państwo spuszczać oskołę z brzozy czy z klonu, proszę stosować się do tych moich zaleceń, bo wtedy ten sok jest naprawdę zdrowy. Dziękuję bardzo.